No, jedyny ubaw miałem w sumie w tym wyścigu wtedy właśnie, jak Darkołem zauważył, że Majk i Chinaski się do mnie zbliżali i przepuściłem na starych softach Majka, a Chinaskiego blokowałem, nie? I tam właśnie Błażej chyba to Błażej przywołał do Alonso i Okona. W sytuacji, że kuźwa też takim lewkiem kurwa byłem, który na dwa zakręty przytrzymał Chinaskiego tylko. No. No ale wiesz, to różnica opon, nie? No i jakości akurat mówię, ten tor mi zupełnie nie leży, także to samo ja tam dużo same warunki co wczoraj, to jest niemożliwe. Nawet gorsze. Tak? Nie, bo jest teraz jest full wet i sucho. Tak. Nie, no to jest drama, to będę startował z końca. No ja mam taki zamiar, bo dzisiaj tylko 3 kółka zdążyłem zrobić, jeszcze mnie nóżka tam cały czas bombardował i nie mogłem skończyć okrążenia. Jezu. A wiesz, że jak jadę, ja zabiłem jeszcze przedtem na kwalifikację, jest tak, wiesz, jadę, kończę tę kółkę, tak sobie myślę, ty kurwa, lopy, patrzę, którego cię 1750 być, a to chill. Ale taki już lekki stres był. Jest 2 okrążenia, zrobiłem na tym torze, jeszcze setupu nie zapisałem. Świetnie jesteś, nie zmienia się. Dobra, trudno, to po P1 jedziemy. Pamiętaj, ustawienie 4 najlepiej oddaje. Tylko się zastanawiam, czy nie zmienić jakoś skrzydła na to. Dobra, jadymy. Co będzie dobre? Take it easy to start with. The track's wet. Dał sobie docisk. Sam się czasem z przedniego skrzydła nie ponieść 9 na 10. Ja tam ryzyk. Dobra, przyjadę jedno kółko, zobaczymy. Nie, jest dużo gorzej. O, to jest dramat. Nie lubię deszczu w tej grze. Ja ogólnie nie lubię deszczu w F1, żadnej nie lubiłem. Wiecie, ale deszcz ma swoje plusy. Tylko, że ja go nie lubię. Jedyną grą, w której mi się w miarę jeździł na deszczu. Może być w cholerę wolny na deszczu, ale ci, którzy będą dużo szybsi, będą spinować i się rozwalać. Znaczy, powiem wam szczerze, że jak robiłem tak, że na przykład cisnąłem, nie wiem, 40 okrążeń na deszczu, a później na sucho, to wiele lepsze czasy się robi. Nie wiem, dlaczego tak jest. Masz lepsze wyczucie gazu. Możliwe. Najbardziej mnie rozbawia gracz o niku Rain, który na deszczu się wygrzmocił wczoraj. No i to nie raz. To nie raz. Nie, ogólnie to może być tak, że jak wchodzisz z deszczu na sucho, to jakby większą masz taką pewność siebie i tak gripa bardziej czujesz, bardziej ryzykujesz. O, ślisko jest. Jeśli jest wysoko. Nie, ale mówię, Perfection, kurczę, te dive'y z kilometra, to jest po prostu... Chłop jedzie w zakręcie, nie patrzy, że ktoś już skręca. Uciekasz poza tor, żeby... Masakra. Dobra panowie, powodzenia, się jeszcze tam później pojadę. Manko. Dobra, pierwsza kółka. No ja też. Ja mam pytanie, da się wyłączyć takie efekty na ekranie, że ci tam woda lata? Że on ma taką wodę, jak jest też, nie? Na ekranie. Jak chyba wszystkie wyłączyć, to chyba tak. Nie, bo prawie nic nie widzę. Tylko żebyś tam... Jak jest mokry wyścig, to lepiej to widzieć, nie? No. Z 30 na godzinę walnąłem w ścianę. Ktoś pojeździł? No jest 30 na godzinę walnąłem w ścianę. We've only got 2 laps of fuel left. all clear the garage, please. Car ready to leave. A wy myślicie, że kto zdobędzie tytuł? Verstappen czy Hamilton? Ja bym chciał jakieś zmiany, no. No, ja też. Później będzie ciężko przebić tą liczbę. No. Ja za Verstappenem. No ja za Verstappenem, bo jestem za Red Bullem, tak więc... Proste. I fajnie byłoby, ktoś w końcu inny wygrał. To naprawdę. No właśnie. Ja chciałbym, żeby chociaż cokolwiek wygrali, albo mistrzostwo, albo ogólnie, że Verstappen wygrał kierowców, albo że Red Bull wygrał tych... konstruktorów. Konstruktorów, żeby nie było znowu tyle samo. Ale wydaje mi się, że teraz przez ten silnik Mercedesa, co na Hamilton, mają lepszy bolid. W ogóle przez cały sezon chyba lepszy bolid miał Mercedes. Nie, początek zdecydowanie Red Bull miał lepszy, którego nie wykorzystali. Tylko cały czas mieli gorszy silnik, dlatego stracili na tym. Gdyby nie zepsuli Bahrajnu, nie stracili na silniku w Portugalii i Hiszpanii, no to mogliby mieć już tytuł. Jeszcze Silverstone. No i Monza, nie? No i Monza. No. Chociaż w Monzie raczej by stracili. A jeszcze Azerbejdżan. Ale takie nie z niego winy, nie? Trochę. We have 2 laps of fuel remaining. Jest gry na tych interach, czy tak niezbyt? Jest. Zaczynam łapać. Kurde, nie, trzeba zdążyć do boksu dojechać. Looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Za dużo gazu. No to teraz mogę nie zdążyć. Oskarski się wywalił przede mną. Ja straciłem sekundę. Nie, raczej już jest aż. Spróbuję wyjechać, ale... Ja jeszcze muszę wrócić i też będę próbował, ale nie sądzę. No nie, no też na pewno nie zdążę. Ja teraz dopiero w boksie jestem, jak chcę wyjechać, ja wiem, że nie zdążę. No nie, minuta 5 jak wjeżdżam z boksu. A ścinać chyba nie można, nie? Chyba nie można ściągnąć. No nie, minuta 30. To nie, ten na sucho nie dojechał. Ale chcę zobaczyć, czy się może ta sama na tych faktycznie poprawią. O, myślę, że się raczej nie poprawię na tym interach, bo myślę, że ten grip jest mniejszy. Ja się właśnie poprawiałem, wiesz, to sporo. Nie, na przykład na wyjściu z... Ale nie, dobra, na eskach. Na wyjściu z T1 miałem słabo, ale na eskach dużo lepiej. Forecast suggests the rain is going to be lightening up over the next 10 to 15 minutes or so. You should start finding more grip as we clear the standing water. Ta ferrarka jeszcze tam jedzie, kamerówkę. Druga sprzedaje się przede mną. Znaczy jak będzie start P6 pomimo deszczu, to nie będziesz tak źle. O, żółta flaga. Chyba paliwa ktoś nie ma. Ta, jakieś ulecenia paliwa. No jak ta ferrarka, to jest nóżka, jak nóżka to już jest po zabawie. Nie, Darkew też jedzie. Ta nóżka, ajajaj, nóżka na trzecie. Nie wiem, szkoda tego, strasznie długo byłem na tym. Na torze. W sensie jak zjechałem z pierwszego stintu, było już 8 minut. Tak strasznie szybko. Nie, no ja niestety... Błąd. Za dużo gazu. Gdy było 10, to zdążył. Tak to. Szymon na interach się może poprawić. I Kondzio, nie wiem na czym jedzie. Kondzio na łetach, to tylko Szymon został. Dobra, też szybko toalety. Najważniejsze kary tutaj, kurczę, jeszcze mi się nie udało przejechać bez. Kiedyś miałem z jakieś 20 coś sekund tutaj. No. Tutaj zawsze ten. Ostatnio z Majkiem jechaliśmy w tej nawet 20 to też. 30 chyba. Jakoś jednej sekundy mi zabrakło. Już nie wiem co lepsze, czy szóste, czy z tyłu. Jak zwykle. Dobra, nie ma co kombinować. Mniejszam ilość paliwa. Dobra, jedziemy. Ostatnio się przejechałem z tym zmniejszeniem paliwa. Good luck, przeżyć te jeden, bo tutaj jeden tak. Też jest mocny. Tak jest. A też deformujące. Ale szeroko na szczęście. Szerokie, ale i tak problematyczne dla niektórych. Ostatnio wziąłem minus 2 na tym baku i ten 10%. Na każdym zakręcie musiałem zwalniać, żeby w ogóle dojechać do mety. Czasami nie przesadzać z tym paliwem. Dlatego nigdy, mimo że z początku było tak dużo safety carów w tej grze, to nigdy nie dawałem na minusie paliwa. Dawałem pół na plus i to było najmniej ile dawałem, bo zawsze jakoś mnie zestresowało. A zawsze 0.7 biorę. No a teraz po tych paczach biorę tak więcej 1 na plus, bo czasami to no, faktycznie się to paliwo zużywa na niektórych torach. Tak, mam 1 na plus, nawet jak safety car nie wyjadą, to takie Węgry dojechałem bez problemu. Mam nadzieję, że Towik będzie tak jak wolny, jak na przykład na Węgrzech. I że mu odjedziemy szybko, się będziemy trzymać w 7 z przodu, a reszta stanie z tyłu. Wtedy będzie taki spokój. Czy można nas trochę może zblokować przez chwilę? Ale on wie, że te opony nie stygną na start, w sensie jak on tam będzie stał. Tylko one stygną dopiero, w sensie chłodzą się dopiero jak się światło pojawiają. Ale no cóż, niech będzie. X-a miałem, a już nie mam, to szczęście. A nie nagrzewam jakoś bardzo, bo... No same się nagrzewają. No właśnie. Akurat ale tutaj. Na Węgrzech... Na tym torze to się akurat dogrzewają. Na Węgrzech to mi się kurde... Aż za bardzo, nie? No. Do tego 85 nagrzewałem na spokojnie, więcej nie trzeba. Darkew, wiem, że to zaś Darkew miałem sam przed chwilą X, ale przeszło, więc chyba nie będzie problemu. Miejmy nadzieję. No co, powodzenia. Powodzonka. Aczkolwiek ciężka część. Wolę zewnętrzną. Ja po wewnętrznej jestem. No właśnie, ja nie wiem, czy ja chcę za tą zewnętrzną, bo tu łatwo kogoś wypać. Nóżko na metach. Aha, to tego nie zacząłem. Ja jest też na metach. A jest to może F3 blokować, bo on raczej... Nie szumpa? Nie wiem, nie widzę. Też chyba na metach. Nie wiem. Nie wiem, dobra, powodzenia, a nie zginąć. O Jezu. Ale się zaspał? Czy siadać później zgasły? Nie, nie, w ogóle ten. Ale spalili Ars? Co? Nie, w ogóle nie. Nie no, tu rozwalił się Darkew Aisem. Dobra, puszczam. Fika. Ja mam uszkodzone skrzydło, bo chyba cię zahaczyłem Darkołem. Nie, w ogóle nie wiem co się stało. Sorry. Dobra, Darkew bez punktów. Chyba czy... Nie, jedzie. To Ais nie jedzie. Kurde, dlaczego tak? Ej, a co się stało, Darko? Nie wiem, nie mogłem w ogóle ruszyć. Dobra, w miarę to na razie miałem całe takie raz, a oni żeby na prostej bardziej. Kurczę, mam rozwalony tył. Kurde, Tofika taka do S-a chciałem... Bałem się, żeby go nie żeby się nie rozwalili. Ej, ale zobaczcie, jak mam rozwalone skrzydło, to w teorii powinien szybciej jeździć na prosto, prawda? Nie. Ale czemu? Mam mniejszą siłę docisku. Ale aerodynamikę masz zdupioną wtedy. Aha. I powietrze ci inaczej przepływa przez samochód, przez co masz większy opór powietrza i jedziesz wolniej. Darkew też bez skrzydła przedniego wyjeżdżam, żeby być przedni w boksie. Uwaga, panowie. Caution, no caution. Ja mam rozwalony tylny ten, nie wiem co to będzie oznaczało, bo jeszcze nie miałem tej części. Nie spoiler, tylko coś wcześniej. Kurde, bo ja dostałem 500. Watch out, the rear diffuser has incurred major damage. Dyfuzor mam uszkodzony, okej. A od czego odpowiada dyfuzor? Znaczy, trochę tak niepewnie w zakrętach się czuję, ale zobaczymy jak dalej. Normalnie tak jakby mi sprzęgło nie zapierało. O Jezu. DRS is now enabled. A na tych eskach to nie będę się sugerował linią wyścigową, bo okazuje mi, że mogę na pełnym gazie, jadę na pełnym i poza tor wyjeżdżam. Green flag. gap to car in front is 11.1 seconds. Nóżka albo błąd, albo uszkodzenia, bo strasznie zwolnił i się zbliżył do nas. No ja próbuję was gonić. Dużo odjechałeś od Szymona? Dwie sekundy. Od Bastiansa 5. Ale podał 2 sekundy jeszcze raz do przodu, bo nie chce Warna kolejnego złapać kary. A Paciek ma już 3 sekundy. Mhm. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Patrz, jak uszadził Tofika, ale ma 6 sekund kar. Dobra, już się widzę na tablicy. The gap to the car ahead is 9.4 seconds. Tire condition is still looking good. To figbox raczej już kazania, no bo wątpię, żeby podcinał w tym momencie. Chociaż ja podcinam na następnym, to nie wiem. Zobaczymy. Tego wyjdzie. Nóżka też ma 3 sekundy, jak coś jest na medach. Our gap to the car in front is 8.6 seconds. Paciek box. Też zjeżdżam. Ja zjeżdżam na to. Ja jeszcze jedno okrążenie na tych softach i na hardy lecę. Dlaczego na hardy? Czemu na hardy? Czemu ja? No hardy raczej nie oddadzą. Nie no, przestań. Ja pierdzielę. Nie no, 18 okrążeń, także spokojnie. No ja zjeżdżam teraz jeszcze na medy. Softy miałem nawet tak około 42% dopiero, więc mogłem jeszcze ze 3 okrążenia. No ja mam ledwo 33. No. Tylko no właśnie nie chcę, żebyście mnie za bardzo podcięli. No bo na tym torze to się zużywają, nie? Te opony. Nie, aż tak bardzo nie. 10 kółek na softach? Mówię, 42 miałem najgorszą oponę, z tyłu 33, 36. No patrzcie, jak to mnie podciął trochę, bo już jest 11 sekund za mną. A nie wiesz, czy to ich pojechał na medy, czy na softy? Kto? Patrz, Tofik. Medy. Ja jeszcze jedno pojadę na tych softach. Ostrożnie. Ale mnie podcięli. Ja pierdzielę, 8 sekund. Chociaż w sumie oni mają 9 i 6 kary, więc jak ja to dojadę, nawet z tą trójką, to ta podcinka im dużo nie da. Jakaś żółta flaga, tak nie? Drugi sektor. Mercedes jakiś był na trawę. Okay, clear. Okay, gap ahead is 2.9 seconds. Nie, na prostej mi wszyscy uciekają. Around a second faster than the car ahead. Keep this up. Tofik DNF, Tofik DNF. Wyjście z Esek ostatnie, z lewej strony. Nie no. To dwóch na tym kołku. Ta, w ostatnim przedostatnim zakręcie też się rozwalił. Chyba jakiś Mercedes. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. 16 sekund do Szymona. To mnie nie zadowala, bo kurde, straciłem teraz na tym tofiku. Jezu, jak się tepnął gościu, ale numer. Dobrze, że skręcałem w lewo. Już za nim jesteś, co on zrobił, że on tak spadł strasznie? No mówię ci, tepnął się nagle. Dobrze, że byłem z lewej strony. A na tych medach tracę, to jest problem. Spoko, ja muszę przyznać, że bez dyfuzora jedzie się całkiem przyjemnie. Proszę powiedzieć tak, no... Ja zajebałem z całej pizzy Darkewowi na Japonii w tył, a i tak zrobił 1.29.4 na kwalach. Trochę tak mnie więc... ślizga na tym, wiesz, szybkim łuku, ale... A ślizga nawet bez uszkodzeń dyfuzora. Aha, okej. Jak pojedziesz go za ciasno, to cię tak będzie miotać. No slajdem już wiesz, jechałem raz. No albo szeroko, albo odpuść gaz. Ale nie wiem, według mnie jak się odpuści gaz, to się nie traci. Ej, ale za co odpowiada dyfuzor? Nie wiem, nie pamiętam. Na pewno coś z mocą, bo na prostej słabiutko. No, no bo Brown GP, nie? To miało jakiś inny dyfuzor wtedy. Jezu, źle pojechał bardzo. Ale Darkowen, ten Red Bull za tobą jest w formie, jeśli chodzi o kary. No, ciśnie. Nie no, Paciek też, Paciek 9 sekund, tylko że on jest 4 sekundy. Lepiej nie rozmawiać o karach. Bo... A, bo ja tu jeden word i mam trójkę, ale to... To będą flashbacki z Węgier, tylko będzie na odwrót. To Darkołem będzie go nie mnie, ani ja Darkowana. The gap to the car ahead is 5.2 seconds. O, kto się rozwalił na AS-kach. Jakiś has. W ogóle czemu nie było jeszcze safety cara? Dobrze. Przynajmniej się jedzie. Darkev jeszcze do boksu będzie zjeżdżał, nie? Darkev, tak. Nóżka się gdzieś też spinała na S-kach, była żółta flaga, ale jedzie. Trzyma może teraz pitować. 16 kółko na medach. Ja myślałem, że to Paciek tak zwolnił, a nie Szymon. Paczka nie dogonimy. A, Paczek raczej nie. Zatrzymał po boksie, powinien być, nie wiem, z 4 sekundy za tobą. Tylko że będzie miał soft, więc jak będzie umiał wykorzystać, to szybko nadrobi. Nóżka, boks na softy. O, właśnie. Możliwe, że miał... Slide. Śmiesznie, pokazał mi do niego strasznie 33 sekund, ale już uspokoiło, 14. Minipad zespinował. Nic dziwnego. Samo chciałem być. Nic do niego nie mam, ale no spinuję często. Pierwszy warning. Wielbiam to, że ja wielbiam to, że potrafię dostać kilka warnów na pierwszych kółkach i od 10 kółek jakiś, tak nie więcej, nie jestem żadnego warna. Ale mam te dwa i już wiem, że nie mogę ani razu ściąć, bo dostanę karę. Our gap to the car in front is 3.5 seconds. Szymon box. Push, push. Ale śmieka wywaliło. Halo? Co się stało? Bo widziałem, że się wywaliło z napły. No, neta mi wywaliło. Nóżka już przejdzie Paćka. To nie jest dobra prognoza. Patrz na to, że Szymon za nami na softach. Okay, gap ahead is 2.8 seconds. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. In this lap, push now. Ile są Darkowa? 35, ale wiesz co, chyba zjadę na cofy. Przerażają mnie te liczby z tyłu. Darkew już odrobił chyba 4 sekundy czy 5. Jeszcze 8 okrążeń, także... Jezu, musiałem zrestartować grę, bo nie wczytywało. Paciek w boksie. Release, release. That was our last stop. No more scheduled pit stops. We have 5 laps of fuel remaining. Minipad, kolejny spin. There's 3 laps of fuel remaining. Gap to car in front is 6.0 seconds. Nie no, ale to jest już słabe, bo Chorizo wykorzystał to, że przepuszczałem tego Red Bulla i... Szkoda trójki. Szkoda. Dechę, no dechę będę przy tobą. Ale duży szacun. Za co? Za to za tempo? Tą walkę na tych oponach, słuchaj. Ja naprawdę tutaj wiesz, wyciskam wszystko co się da. Szymon miał tyle szczęścia, że no grip miał większy na tych softach, bo w drugim sektorze to odstawało ode mnie na 30. Prawie dereza nie miałem z początku. A Darkewowi już te softy siadły widać, bo nie odrabia. To ma jakieś uszkodzenia moim zdaniem, wiesz? No ale te softy, chociaż te softy też mogą padać, bo... Te softy też mogą padać, bo Szymona też dosyć nadrabia. Też tak no trzyma się. Tam nie patrzę. Ja się już boję patrzeć, ale już wiem, że to jest przegrane. 90. A ty masz jakieś warny, czy nie? Nie, nie. Znaczy jednego mam, tak. Jednego złapałem. Tak, uciekałem przed Darkewem. Ja a u mnie z tyłu to Minipad 12, Chorizo 24. Nie no, Paciek też ma 12, tylko jest 19 sekund przede mną. A Bastian też 24, tylko on jest 30 sekund przede mną. Darkev box, czy faktycznie mogłeś jakieś uszkodzenia? Kurde, szkoda, że mnie wyrzucił. Może dziwnie auto by dałbym radę dojechać. The gap to the car ahead is 3.5 seconds. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap of the race. Kurde, żeś ty to wybronił, ci powiem. Ależ ja te warny musiałem dostać. Ajajaj. Dziabno. Dziabno, ale 9 nie odrobię. Co ja napatrzę na razie? Jeszcze do paczka zostało sporo. Dobra, dzięki. Ja już lecę. Siema.